wyrażać, ale dla niewtajemniczonych na początek przedsmak tego, co nas tutaj czeka. Łzy szczęścia oczywiście, bo gdy turysto skosztujesz tego dania, podobnie jak my, poszalejesz, ale od początku. Podlasie to nie tylko najzdrowsze naturalne jadło, ale i matecznik dzikiej przyrody. Nic dziwnego, że Hajnówka na kilka dni w roku staje się stolicą Nordic Walkingu. Każdego roku kilkaset osób startuje tu w Pucharze Polski. Mamy sieć siedmiu tras do Nordic Walking. Nasze trasy nazywają się Nordic Walking Park, Haina, Puszczy i Żubra. W sumie oznaczone ponad 100 km tras w jedyny w swoim rodzaju sposób łączy Nordic Walking i Questing. To pomysł na odkrywanie skarbów regionu dzięki wierszowanym zadaniom zagadkom. Tak odkryto tam, gdzie zielona brama, w samym sercu lasu, to rzecz nieoczekiwana. Questing to też doskonały sposób na zwiedzanie zabytkowych cerkwi, a także okolic Hajnówki i Białowieży. W najpiękniejszych okolicznościach przyrody gimnastykuje nie tylko umysł, ale i ciało. A koniec końców podróżnicza pasja i ciekawość zawsze są nagradzane. Co to jest? I w ten sposób przypieczętowaliśmy naszą znajomość. Bardzo dziękuję, ale proszę wybaczyć, szanowne panie, król wzywa. Król, pan i władca. Choć wielu tak o sobie myśli, głośno może powiedzieć tylko on. I tylko tu, w rezerwacie pokazowym Żubra, możliwa jest taka królewska audiencja. No nie wierzę. Oczywiście wyłącznie pod okiem opiekunów, wyłącznie w określonej porze i oczywiście o ile sam król zechce. Niedawno zostały wybudowane nawet tarasy widokowe, dzięki czemu można te zwierzęta obserwować z trzech stron. Na zachwyconych odwiedzających oprócz stada żubrów czekają tu jeszcze sarny, jelenie, łosie, dziki, wilki, ryś i szpiki. Ale czas ruszać dalej, bo już wzywa kolejka wąskotorowa. Tu, jak na prawa puszczy przystało, zapraszają nie kolejarze, a leśnicy. Rocznie z usług kolejki korzysta 320 tysięcy turystów. Kolejowa trasa wiedzie przez Puszczę Białowieską, czyli ostatni zachowany fragment pierwotnego lasu, nienaruszony przez człowieka, wpisany na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Ta pełnia natury jest i my cały czas jesteśmy na co dzień i was do niej zapraszamy. Inną, już zupełnie ekologiczną opcją na przemierzanie puszczańskich torów jest drezyna. Jeździmy od wiosny do jesieni, zazwyczaj albo od połowy, albo od początku sierpnia do wystąpienia zimy, czyli do października, do listopada. Szczerze polecam. A po wszystkim, panie i panowie, dorzucamy do pieca, mieszamy kąpiel w ruskiej bani. Kąpiel, która odejmuje lat, a dodaje zdrowia. No, gotowe. A młodszym, zdrowszym, wypoczętym do pełni szczęścia brakuje już tylko jednego. Pełni brzucha. Tu mamy taką zasadę, że głodnego nakarmić, a spragnionego napoić. Wszystko naturalne, z własnego zbioru, własnej roboty, bez żadnego przetwórstwa czy konserwantów. Ludzie litości. Cięcie. A to wszystko w takich okolicznościach. Między innymi chata z początków XIX wieku z jedynym w Polsce czynnym drewnianym kominem. Tu każdego traktuje się i gości jak swego. Tu chce się uciec, wyłączyć komórkę, przestać rozmawiać z kimkolwiek i samemu być tylko jedynie z przyrodą. I na koniec kwintesencja Podlasia. Środek szosy i parking tutaj nie jest przypadkowy. Zachód słońca, a po prawej prawdziwy, dziki żubr. Nigdzie na świecie nie zrobicie takiego selfie jak tu z żubrem. Po prostu trzeba przyjechać. Zapraszamy!